jeździ po Jorvik z Martyniuszem. Jadę! Siemka, tu wasza ulubiona youtuberka i u mnie jest 16 godzina. I przechodzimy oczywiście od razu do jakby tematu najważniejszego, dlaczego? Bo nakrzyczyliście na mnie, że jestem bobkiem, śmierdzielem i kupą w ogóle, bo nie pokazałam wam tak naprawdę najważniejszej postaci, która jest związana z Morland, ale ona potrzebuje na swój osobny segment w ogóle, no bo... Co ja mogę tu wielce powiedzieć? Już olejcie czarnego konia, który jest po mojej lewej. Olejcie jakiegoś błazna, który jest po mojej prawej. Zobaczcie tego mężczyznę, który właśnie tutaj stoi. I dla wszystkich zainteresowanych, on może wam nieźle zakręcić w głowie, więc jeżeli jeszcze się zastanawiasz, żeby zacząć grać w tą grę, to możesz zacząć grać tylko i wyłącznie dla niego. Proszę bardzo, proszę bardzo. I on nie zawsze był taki piękny, ale uznajmy, że to były smutne czasy, których nikt już nie pamięta i nikt nie jest nimi zainteresowany. Co do dzisiejszego łażenia po Jorvik z Martyniuszem, moi drodzy, pokażę wam Fort Pinta. Okej, kochani, widzimy się po raz kolejny i właśnie wjeżdżamy tutaj do Fortu Pinta. Tak jak wam mówiłam, tutaj ktoś umarł i jak widać, no nawet zostały czaszki. I jak wjedziecie sobie tutaj i taki stary, zgrzydziały dziad wam pozwoli, to wtedy możecie wjechać sobie właśnie na ten oto teren. Słuchajcie, po pierwsze, tutaj jest lodówka. Lodówka jest bardzo ciekawa, jeszcze kilka takich lodówek zobaczycie. Ogólnie ta lodówka to robi gwiazdę na całej mapie, to jest taka mini ciekawostka. Tutaj był taki śmieszny balon, jeżeli dobrze pamiętam, to on chyba tutaj stał. Ale chyba tej cepiarki już nie ma, więc po prostu dla nowych graczy, tak, takiej rzeczy możecie się spodziewać, to już wam spoileruję. Tutaj są zepsute zadania, to nie zwracajcie na to uwagi, po prostu... Ugh. I tutaj macie groby i jakby... nie wiem, czy powinnam wam to mówić, ale one tutaj nie są przypadkowo. One wam się przydadzą, więc jeżeli ktoś chce jakieś seanse spirytystyczne uprawiać, to proszę bardzo. Idealny teren do czarnej mszy, gdyby ktoś mnie pytał, nie żebym próbowała. Trochę creepy tutaj jest, tym bardziej jak odpala się muzyka z dupy, a tutaj jesteście w środku nocy. Kiedy zjedziecie tam na dół, tam jest zjazd do plaży, do której również pojedziemy. Tutaj jest kolejny teren wyścigów, to są wyścigi tym razem dla kucyków tylko i wyłącznie. Niestety, a tutaj znajduje się targ koni. Nie wiem, czy od początku każdego bobka targ koni znajduje się właśnie tutaj, ale tak, to jest właśnie targ koni. I zapytacie, co to jest za dziwna miejscówka, po co to? A to jest w ogóle, proszę bardzo, to jest chyba Lance, z tego co kojarzę? Tylko jakimś cudem Lance włosy przefarbował. Tak mi się wydaje, że to jest ta sama postać, albo to jest postać, która... Dzień dobry, pani koleżanko. To jest jakby ta sama postać, tylko ma przefarbowane włosy. On był w Akademii Gwiazd i jest kolegą tej wrednej małpy, która tam siedzi. To coś pozwala wam rolować te konie i jak widać zestawów koni jest aż 13, więc jeżeli chcecie kupić sobie jakieś starsze konie, czy staro wyglądające konie, bo są bardzo, bardzo tanie, to i bardzo łatwo i bardzo tanie można konia zdobyć, bo jakby konie magiczne i te są jednymi z tańszych, to jest super, super sprawa. Tutaj po prawej widzicie właśnie dalej jakby taką część plaży, to jest głównie chyba tylko i wyłącznie pod wyścig zrobiony terenik. Stąd widzimy, góry! I tutaj jest plażunia, to przejdziemy sobie plażunią, słuchajcie, i wjedziemy z plażuni na górę. Jeżeli chodzi o plaże, to tutaj też dzieją się czasem jakieś rzeczy, na przykład jakieś imprezy plażowe, gdzie przychodzi taki śmieszny gościu i robicie alkohol, więc jak jesteście niepełnoletni, to nie wolno wam grać. I kolejny teren do rzeczy, do koniobiegania, if you know what I mean. No i tutaj jest piękna plaża i wyobraźcie sobie, że ta plaża jest nawet interaktywna i możecie usiąść na tych wszystkich rzeczach, więc jeżeli dalej się zastanawiacie, żeby grać w tą grę, to nie zastanawiajcie się dłużej, tylko po prostu w nią wejdźcie. Tam macie PPK, ale tym zajmiemy się już za kilka tygodni, bo to jest dosyć daleko. Tutaj jest miejscówka, gdzie można było na początku kupić kucyka. Są tutaj już same nowe kucyki, więc jeżeli jesteście zainteresowani kucykiem, to właśnie tutaj możecie je kupić. Jak widać, są w całkiem spoko cenie i brzydkie też nie są. I chyba kucyki są w takiej samej szybkości jak normalne konie, więc czy kupujecie kucyka, czy normalnego konia wielkościowo, to chyba to jest to samo, ale mogę się pomylić, jak co to mnie slapnięcie. Tutaj macie prom. Z promów już praktycznie nikt nie korzysta. Kiedyś były naprawdę, naprawdę mega potrzebne i
Jakby czekanie na prom to była 1/3 zabawy tej gry, bo każdy dostawał nerwicy. Najlepsze było, kiedy czekaliście właśnie na prom i nagle się okazało, że gra wam wywaliła. W ogóle teraz się skapnęłam, że mój idealny mode opowiadacza spierdzielił. Halo, ukryj się. No. Także przyjeżdżają sobie takie promy, ja dalej z nich korzystam jak mam muda. Oczywiście jak nagrywam, to nie mam czasu, ale jakby nie odblokowujecie chyba wszystkich podwózek od razu, więc polecam wam właśnie korzystania z promów. Promy są super i właśnie dlatego Fort Pinta też jest takie super. Dużo osób tutaj właśnie się pojawiało, nawet tylko dlatego, żeby jeździć promami. Chciałabym kiedyś, żeby była taka akcja, gdzie wszyscy znowu jeżdżą promami, bo powiem wam, fajnie jest mieć podwózkę do każdego miejsca, ale ta magia już zniknęła. To jest jakiś random w ogóle, który się nazywa LT Govgaret. Nikt nie wie, kto to jest tak naprawdę. Mnie ten gość nie interesuje. Tutaj jest lambadziara, która udostępnia wam wyścig. Z tego, co mi się wydaje, tutaj jest jeden z dość ważnych postaci. Jedna. To jest brat jednej z naszych głównych bohaterek, który jest strasznie łasy na kasę, bardziej jak jakakolwiek Claudeliza. Tutaj macie burmistrza tego miasta, którego poznacie później. Wiem, że tu może zachodzić jakimiś spoilerami, no ale jakby, you know, pewnie i tak prędzej czy później do tego dojdziecie. Ja nie jestem nawet w stanie wam teraz powiedzieć, o jakiej budowie są te zadania wykombinowane i w jakiej kolejności oni to zrobili. Tutaj można było kiedyś kupić bilet na autobus, ale teraz te autobusy są chyba za darmo, ale ja dalej trzymam ten bilet, żeby czuć się fajnie i można chyba u tego typa nazwę konia zmienić, jeżeli się chce. Tutaj były chyba więcej sklepów, ale już chyba ich nie ma. Tutaj jest fryzjer, kolejny fryzjer. Ogólnie Fort Pinta to taka spoko metropolia dla bobków zaczynających i jest naprawdę, naprawdę spoko. I w ogóle ja wam polecam, bo tutaj i kotka można kupić, i pieska. Za niedługo chyba będą odnawiane, więc to już w ogóle będzie spoko. Kolejny fryzjer, no i jest tutaj miejscówka do imprezowania. Tutaj kleją wszystkie 14-latki, gdyby kogoś to interesowało. Powiem wam szczerze, to jest taki klub połączony z restauracją. Na razie nie jest jakoś ciekawy. Mam nadzieję, że kiedyś dodadzą coś, co będzie robiło z tego większą imbę. No i tutaj konie tańczą, no nie? A tutaj jest upośledzony pan strażnik, który ma słodkiego pieska. Proszę bardzo. I z tym też zadania będziecie mieli, jeżeli dobrze kojarzę. Ja wam bardzo polecam to miejsce, bo tutaj przychodzi dużo ludzi nawet potańczyć, powygłupiać się. I jak ja zaczynałam grę, to bardzo często tu przyjeżdżałam, bo na przykład nie miałam co robić, bo czekałam na zadanie do następnego dnia, a nie było hajsu, żeby je kupić. Stąd zrzucają się wszystkie konie. Kto oglądał każdego dnia, to bardzo dobrze o tym wie. Wydaje mi się, że wszystko wam pokazałam, więc jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Dzisiaj było trochę poważniej, bo jakby poważny temat, piękne miasto. No nikt mi nie powie, że Fort Pitt jest brzydkie. Ja jestem brzydka, Fort Pinta nie. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w następnym, za tydzień już w piątek i pa pa moje bobki!